Piekły atak rosyjskiej agentury. Cel to oczywiście Donald Tusk, a Kaczyński jest wirtuozem kremlowskiej, czyli putinowskiej orkiestry. Robert Heda, witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Witam jak zwykle z przyjemnością. Sejmowe sprawozdanie Donalda Tuska, historyczna reakcja e, PiSu. E, chciałem użyć słowa opozycji, ale w przypadku PiSu Kaczyńskiego e, ten e, tytuł jakby wymyka się z ram, PiS wymyka się z ram opozycji. Politycznej w państwie demokratycznym. Ale wszystko to było apogeum rosyjskiej eskalacji przeciwko Polsce. Oczywiście z wykorzystaniem <laughs> stanu klęski żywioł żywiołowej, czyli powodzi. I teraz sama powódź i zdecydowana, a przede wszystkim skuteczna e, operacja ratunkowa. Donalda Tusk'a jego ministrów wywołały po prostu wściekły zmasowany atak. Nie pisu, proszę państwa, tylko Rosji. Wywołały też ogromny, szczególnie chodzi o reakcje i sposób rządzenia, zarządzania kryzysowego przez Donalda Tusk'a. Wywołały ogromny niepokój na Kremlu. I dopiero na tym tle, miarą wściekłości Rosji, miarą niepokoju Putina wywołanego przez Donalda Tuska jest tytułowa wściekłość piątej kolumny Kremla w Polsce, czyli Pisu. A I nie można, proszę Państwa, ani na milimetr dosłownie, Zlekceważyć tego zdenerwowania zbrodniarza wojennego, kremlowskiego i mordercy, a szczególnie klientów Kremla, którymi są pisowcy. Bo też atak na Donalda Tuska, na premierostwo, na jego ministrów, to była akcja niespontaniczna, ona była historyczna w wyrazie, ale to było działanie na zlecenie, polityczne działanie na zlecenie Kremla. Tak sobie myślę, że jeszcze do wybuchu wojny można było mówić, że Rosja testuje polską odporność, ale nawet po wybuchu wojny on, Rosja, rosyjskie służby specjalne testowały jedynie odporność na wojnę hybrydową, informacyjną, oraz oczywiście na działania wewnętrzne, czyli piątej kolumny Kremla czyli na ile PIS może sobie pozwolić. W deptaniu polskich interesów narodowych, w łamaniu demokracji, Konstytucji. Na tym polegał ten test. Ale nastąpiła powódź e, i reakcje rządu e, różne od e, reakcji Pisu. Reakcja Tuska. Diametralnie różna od reakcji Kaczyńskiego i jego lizusów. Um, to jest efekt działania rosyjskich służb specjalnych poprzez polskich agentów Rosji. I te działania, te reakcje uprawniają do stwierdzenia, że Polska. Walczy i jak dotąd z powodzeniem odpiera najsilniejszy, największy, a przede wszystkim skoordynowany na różnych szczeblach, wykonany w różnych fazach, atak podprogowy, proszę Państwa, nie hybrydowy podprogowy Rosji. Z użyciem niemal wszystkich opcji, metod i instrumentów rosyjskiej agresji, bez wywoływania konfliktu militarnego. Te wątki rzekomo hybrydowe, a faktycznie podprogowe, świadczą o niebywałej do tej pory eskalacji rosyjskich działań przeciwko Polsce. Te wątki, odgłosy rosyjskiej operacji, one się przewijały w mediach, padały z ust polityków, koalicji, szefów służb, ale przede wszystkim te sygnały ogromnie zaniepokoiły Polaków nas. I dawaliśmy temu wyraz w sieciach społecznościowych, i to było mocne zaniepokojenie hyby, nie hybrydową, tylko podprogową agresją. Podprogowa różni się tym, że nie ogranicza się że jak faza hybrydowa do praktycznie tylko ataków sieciowych, ale do uruchomienia zielonych ludzików, a w tym przypadku polskich agentów Moskw. Zatem to, co nam sprezentowała w cudzysłowie Moskwa, wykorzystując nadzwyczajny stan klęski żywiołowej, myślę sobie tak, że daje Polakom, ale także kierownictwu politycznemu, a przede wszystkim może służbom, przedsmak sytuacji, z którą będziemy mieli w jeszcze większej skali do czynienia, przed ewentualnym Atakiem militarnym, czyli z użyciem armii na Polskę. E, czyli e, fazę gorącej wojny poprzedzi okres bardzo intensywnych, eskalujących działań specjalnych Moskw. Po drugie i najważniejsze, wniosek jest taki, że e, nie można, bronimy się skutecznie. Odkrywamy oczywiście metody, kanały, agentury, środki, którymi posługuje się Kreml, rosyjskie, kremlowskie służby, ale samą bierną obroną nie wygrywa się wojen. Można na jakiś czas ustabilizować sytuację, ale rzadko kiedy. Bierna obrona, lub inaczej, sama obrona nie przynosi e, zwycięstwa, przesilenia na naszą korzyść. I sytuacja jest poważna dlatego, e, że, że skala i e, działań rosyjskich, i komple ich kompleksowość po prostu jest groźna. A to wymaga Nieszablonowych, ofensywnych działań no, przede wszystkim rządu, a na czele z premierem, odpowiednimi ministrami, a także poszczególnych służb, a właściwie całego systemu bezpieczeństwa państw. No, skracając ten wywód, po prostu Putina należy silnie walnąć. Popysku, tak, żeby to odczuł, bo inaczej to, z czym mieliśmy do czynienia podczas powodzi, powtarzam, powtórzy się w skali, w skali większej, a do tego dopuścić nie możemy. A co do, samego, co do samej powodzi i ich skutków, no to oczywiście usuwanie. Szkód, odbudowa zniszczonego regionu, kotliny kłodzkiej, oraz budowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych to jest dzieło na kilka lat, czyli na przyszłość. Jeśli miałbym, i to jest ważne z punktu widzenia Moskwy i pilnie obserwowane, jeśli miałbym oceniać operację rządu w tej fazie ratuj, zaopiekuj się ofiarami, to nie można je inaczej ocenić niż pozytywnie. Premier, jego ministrowie, odkryty format sztabów kryzysowych, czyli bezpośrednia komunikacja nie tylko ze społecznościami dotkniętymi powodzią, ale całym społeczeństwem, Wydaje mi się, że odegrały kluczową, stabilizacyjną rolę. Przekaz był zrozumiały, klarowny. Nawet Kosiniak-Kamysz, proszę Państwa, stanął na wysokości zadania, a to dlatego, że właśnie pilnował go bezpośrednio Donald Tusk. Stanęli na wysokości zadania inni uczestnicy, Także dlatego, że to bezpośrednio i ręcznie nadzorował Tusk. Od sołtysów, wójtów, burmistrzów, przez wojewodów, po właśnie ministrów, czy szefów służb ratunkowych i ochrony porządku, ale także służb specjalnych. I to nie był PR, tak jak to nazwał Kaczyński, z zezdrości zresztą, tylko model ręcznego sterowania, bardzo efektywny w tym przypadku, a wręcz jedyny, bo Donald Tusk nie miał wyjścia, a wręcz musiał zastosować ręczne sterowanie ze względu na spadek rozwalonego państwa, państwa zniszczonego czy niszczonego przez pis przez 8 lat. I teraz a propos, jest taki, nie wiem, czy Państwo odnotowali ten fakt, ale pewien dziennikarz o nazwisku Jacek Żakowski. No, plasujący się w tej progresywnej, postępowej, lewicowej, lewicowym nurcie polskiej, polskiego dziennikarstwa, polskiego komentarzu politycznego. I otóż ten pan żakowski od czapy zupełnie. Porównał Putina, e, przepraszam, porównał tuska i metody i styl do tych pokazówek Putina. A więc Putin jak tosk. Za co w Rosji teraz e, w przenośni Żakowskiego redaktora, noszą na rękach i błogosławia. Bo już to wykorzystują kreatorzy. Mm, Sieci społecznościowych Złobianki, eksploatują to media kremlowskie, że polscy dziennikarze, pisząc o tym, że polscy dziennikarze stawiają Putina za wzór. Za wzór ojca narodu, a zarazem sprawnego menedżera kryzysowego. A więc niech nam żyje Putin. Rosja jest potęgą bo rządzi nią Putin, wygra operację specjalną, bo nie wojnę, a przede wszystkim Tusk może się uczyć, a więc Polaczki mogą się czegoś nauczyć od Rosjan, czyli od Putina. Ja przyznam się szczerze, że zapoznając się z komentarzami, wypowiedziami pana Żakowskiego, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ten pan... Jest diletantem, to znaczy jest ignorantem, jeśli chodzi o wiedzę i o Rosji, i o Putinie. To, co zrobił, było nie tylko niezwykle szkodliwe dla Polski, także na arenie międzynarodowej, ale po prostu głupie. Jakby bajkowy głupiec, Iwanuszka chciał się wylansować e, głupotą w powodziowym szumie informacyjnym. No bo tak, i to się panu Żakowskiemu udało. E, zachował się przy tym jak klasyczny agent wpływu Rosji. I ja w żadnym razie nie twierdzę, że jest agentem. Mówię o tym, że zachował się jak klasyczny agent wpływu Rosji a Zestawienie jedynego polskiego polityka zdolnego do ogarnięcia bałaganu, korupcji, złodziejstwa, popisie, a jednocześnie jedynego polityka, który ogarnął powódź swoimi działaniami, do Putina, czyli człowieka, którego Polacy oceniają niezwykle negatywnie, a większość z nas go po prostu nie tyle nie lubi, co nienawidzi, bo jak można pozytywnie mówić o zbrodniarzu wojennym? No i brawo, panie Żakowski, tym porównaniem po prostu przebił pan, albo inaczej, trzeba dla pana niezręczności, lansu stworzyć odrębną skalę. I ja już w tej chwili nazywam to skalą Jacka Żakowskiego, skalą głupoty, bo zapewne ranking będzie dłuższy. Ale największa szkoda i zapewne niezamierzone działanie tego człowieka to pan Jacek Rzakowski wpisał się w narrację piątej kolumny, czyli PiSu, który twierdzi na czele z Kaczyńskim, że Tusk jest nie tylko niemieckim, ale także agentem Putina, i celem rosyjskiej eskalacji. Powtarzam, bo to był trend na temat takich zachowań. Celem rosyjskiej eskalacji jest Donald Tusk, i on też. Najbardziej w tej chwili bodaj w Europie niepokoi Kreml, niepokoi Putina, a jak Putina, to a priori rosyjskie służby specjalne. A oto, dlaczego? Otóż, e, jeśli popatrzymy na ośmiolecie rządów PiSu i Wypowiedzi rosyjskie, oczywiście sterowane na temat Kaczyńskiego i obecnie Tusk'a i obecnej koalicji różnią się diametralnie. Przede wszystkim nie było nigdy zarządów PIS takiego skoordynowanego, otwartego ataku podprogowego na polskiego. Premiera. Moskwa nigdy nie atakowała Kaczyńskiego. Z ogromną wstrzemięźliwością, jeśli spojrzeć na wyczyny rosyjskiej propagandy, Moskwa odnosiła się do rządów PiS i bezpośrednio do Kaczyńskiego. No bo po cóż atakować najlepsze narzędzie wpływu. W Polsce, ale także w Unii Europejskiej, w NATO, jakim był, jest i pozostanie Kaczyński oraz jego pseudougrupowanie. Ta wstrzemięźliwość to, je, to była przemyślana polityka. A rosyjskie służby specjalne mogły w spokoju manipulować w Polsce zarządzać piątą kolumną, czyli Pisem, a przede wszystkim werbować i rozmieszczać w, nerw w newralgicznych instytucjach państwa nowych agentów, polskich agentów. No i kontrast tego, co z czym spotkał się Donald Tusk do tego, z czym spotykał się Kaczyński i PiS, jest po prostu. No, nie może być bardziej wyrazisty. I także personalnie między Tuskiem i Kaczyńskim, a także między czasem, kiedy rządził PiS, a czasem, kiedy rządzi koalicja demokratyczna. Tusk jest groźny dla Rosji, a więc i dla Putina, z wielu powodów. Jak żaden dotychczas, Polski polityk nie wzmocnił antyrosyjskiego nurtu polityki Unii Europejskiej. To po pierwsze wzmocnił i porządkuje Polskę, co jest bardzo nie na rękę Moskwie, bo grozi dekonspiracją agentury, ale grozi wzmocnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego Polski. Ograniczając pole do różnorakich operacji specjalnych rosyjskiego wywiadu, a także uniemożliwiając manipulowanie polską na arenie międzynarodowej, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jeśli spojrzeć na, na przykład polski wątek w debacie prezydenckiej, kandydatów na prezydentów, Kamali Harris i Donalda Trumpa, no to, proszę państwa, Kreml jest na pewno zaniepokojony i to mocno, ale ważniejsze jest to, że Donald Tusk odbudował trójkąt weimarski, e, taką oś Paryż, Berlin, Warszawa. Przy tym e, Donald Tusk i Radosław Sikorski nie zmienili ani na jotę polityki amerykańskiej. Bo bezpieczeństwo międzynarodowe Polski, to znaczy nie osłabili polityki amerykańskiej, bo pragmatycznie a, i bardzo mądrze opierają bezpieczeństwo na dwóch filarach: Stany Zjednoczone, Unia Europejska czy Europa. I tak się powinno dywersyfikować sojuszników. Ale największe być może nawet przerażenie na Kremlu budzi to, i dlatego Tusk jest najbardziej groźny, że Polska weszła w niemieckie buty europejskiej polityki. A Polska tym samym deklasując, czy degradując niejako ograniczając polityczną rolę, Niemiec w Europie, osłabia historyczne sojusze Berlina i Moskwy. Nic dziwnego, że ten kontrast między obecnym atakiem podprogowym, a to, co działo się przez 8 lat nieszczęścia Pisu, jest tak wyrazisty i, proszę Państwa, tak mocny. I w tej chwili Moskwa koncentruje się na realizacji czy na odpowiedzi na pytanie, jak zaszkodzić Donaldowi Tuskowi, bo to będzie szkodliwe dla Polski, Unii Europejskiej i wspólnoty euroatlantyckiej między Europą a Stanami Zjednoczonymi. I otóż pierwszą odpowiedzią, jakby rzucającą się w oczy, kiedy Moskwa zastanawia się, jak zaszkodzić Tuskowi, jest prosta właśnie odpowiedź: pisem. Histeria, histerią tego, co towarzyszyło, jak wyglądała reakcja pisowskich pseudopolityków na powódź, to jedno ale Kaczyński na zimno próbuje realizować ten swój pełzający zamach stanu. A chce wzmocnić podziały a i wyprowadzić ludzi na ulicę. Jak? A na przykład taką bijatyką z udziałem Macierewicza i Kaczyńskiego, którzy pobili demonstrantów, czy też Zwolenników prawdy o katastrofie smoleńskiej, ludzi, którzy od początku na naukowych zasadach, podstawach wyciągnęli wniosek, że żadnego zamachu smoleńskiego, proszę Państwa, nie było była katastrofa. I otóż, ostatnio Kaczyński pod pomnikiem smoleńskim rzucił się. Już nie wyrywać wieniec, ale bić tych ludzi, co też zrobił. Ale gdyby Kaczyński sam otrzymał w rewanżu cios demonstranta, o, to wtedy mógłby wyprowadzić nawet y, ludzi na ulicę. I to jest nie tylko polityka PiSu Kaczyńskiego. Ale to jest przede wszystkim polityka rosyjska wobec Polski. Doprowadzić do chaosu, anarchii i kryterium ulicznego, najlepiej. A to nie jest plan Kaczyńskiego, to jest plan Putina. Zleceniodawca wymaga, przecież, proszę Państwa, określa mm, kryteria, czyli to, co jego klient ma. Zrobić. Czyli Kaczyński, jednym słowem, próbuje zaprowadzić w Polsce chaos i anarchię dla Moskwy. Nie dla hmm, dobra Polaków. Nie chce przejąć władzę w interesie Moskwy. Oczywiście w swoim też, bo to jest e, im się w głowach na tyle z e, tych złodziejskich pieniędzy pomieszało. Że dla nich PiS, partia to państwo. Mają taki partyjny sznyt spojrzenia na interesy narodowe Polski, utożsamiając je z interesem wąziutkim i złodziejskim PiSu na czele Skaczyński. I właśnie, jeśli spojrzymy przez pryzmat Rosji na powódź, to wyłania się obraz aktywnej operacji z działaniami wykraczającymi poza miejsce i sferę klęski żywiołowej. Operacji specjalnej, aktywnej służb krem. Wszyscy słyszeliśmy o wzroście ataku dezinformacyjnego Moskwy o 300%. No jak łatwo wyliczyć to jest porównanie, czy też szacowanie na podstawie aktywności paramtroli i rosyjskich botów, czyli kont, z których Putin, którymi Putin zieje tą nienawiścią, ale też sprytną, Łączącą fakty rzeczywiste i manipulacje, walczy przeciwko Tuskowi. Celem tych farm troli, czyli tej operacji dezinformacyjnej o niezwykłym dla Polski natężeniu, mimo że należymy i tak do aktywniej, najaktywniej atakowanych państw świata, było ordynarne zasianie paniki. Podważenie treści informacyjnych przekazywanych przez rząd, także ustami Donalda Tuska. A ataki botów, czy też treść tych ataków dezinformacyjnych, natychmiast znalazła się na ustach polityków, publicystów pisowskich, prawicowych szerzej ale nie tylko o ataki dezinformacyjne, sieciowe chodzi w tej grze, w tej operacji. Ujawnili Rosjanie, ujawnili chcąc, nie chcąc, polskich agentów. No, do takich z pewnością należeli przebierańcy, ale było też, co sygnalizował minister cyfryzacji, zdekonspirowanie i... Zniszczenie rosyjskiego Centrum Dezinformacji Sieciowej w Polsce. Mowa o dwóch delikwentach, którzy nagle znaleźli znikąd pieniądze, nakupowali komputerów, zakładali domen, przepraszam, adresów, IP, kont w sieci i dezinformowali w myśl rozkazów oficerów. Rosyjskiego wywiadu, nie tylko ofiary powodzi, ale także próbowali to zrobić w skali ogólnopolskiej. I tu kolejny ważny wniosek, a właściwie alarm. Proszę Państwa, zdrajcy byli, są i będą wszędzie. Polska nie jest wyjątkiem, a wręcz przeciwnie. Ja już mówiłem o spokojnej, niezakłóconej pracy agenturalnej, operacyjnej rosyjskiego wywiadu w Polsce podczas ośmioletniego nieszczęścia PiSu u władzy. Ale to też pokazuje te, te pojedyncze przypadki, że rosyjskie służby specjalne miały i nadal mają niestety ogromne możliwości, bo te wszy Ci zdrajcy, agenci Moskwi, Moskwy wyłażą coraz częściej, a więc zgadzam się z opinią, a raczej jestem zwolennikiem i prezentuję opinię, że rosyjski wywiad działa totalnie, a więc masowo. Najpierw mieliśmy kupionych jakichś szczeniaków z Ukrainy i z Białorusi, Teraz mamy już gówniażerię agenturalną, którą Rosjanie prawdopodobnie kupili, czyli pozyskali za pieniądze. Tacy ludzie nie kosztują drogo, ale proszę Państwa, kończą szybko swoją przygodę szpiegowską, bo są łatwi do zdekonspirowania, a właściwie są rzucani do samobójczych zadań. Które na 100% grożą im dekonspiracją, aresztem i pobytem w więzieniu. To jest ostrzeżenie dla wszystkich ewentualnych naśladowców, ale także, proszę Państwa, sygnał, który z pewnością odczytały polskie służby. Uważajcie, bo tak naprawdę robimy co chcemy u Was. I to jest niestety spuścizna. Ośmiu lat e, PiSu niszczenia polskiego kontrwywiadu i wywiadu cywilnego i wojskowego. E, dlatego uważam PiS za piątą kolumnę Kremla czy Rosji w Polsce. Ale jeśli wyjdziemy poza ramy powodziowe, to spójrzmy, co się działo dookoła. Nastąpiła eskalacja wojny granicznej, czyli tego najbardziej widocznego podprogowego ataku Rosji na Polsce, ataku imigrantami, którzy usiłują się przedrzeć do Polski. A to jest związane z tym, że Rosjanie testowali odporność aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. W tym sił zbrojnych. E, wiadomo, że m, granice z Białorusią obstawia kilkanaście tysięcy żołnierzy i oficerów z 18 Dywizji, ale także jednostki WOTU. No to Rosjanie na podstawie komunikatów e, pana Kosiniaka Kamysza i, i nie ma z tym, e, znaczy, nie chcę powiedzieć, że komunikaty były błędem. Absolutnie nie, bo one ogromną rolę stabilizacyjną odegrały w poczuciu bezpieczeństwa w, i w realnym udzielaniu pomocy, powodziano. Tyle, że Rosjanie wykalkulowali, że być może odbyło się to kosztem obsady granicy polsko-białoruskiej, a więc przesunięcia, dyslokacji oddziałów z odcinka. Białoruskiego do Kotliny Kłodzkiej, czy też szerzej na Dolny Śląsk. I testowali w ten sposób odporność e, bezpieczeństwa w sytuacji klęski żywiołowej a więc nadzwyczajnych działań służb oraz sił zbrojnych. A, ale była też, proszę Państwa, bo wszystko się z tym wiąże coś, co wyprawiała piąta kolumna. Ta neo-KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa i te kreatury Kaczyńskiego podjęły próbę prawnego zdelegalizowania rządu. Chodzi o tę słynną już sprawę ślubowania ministerek, a nie ministrów, i próba podważenia legalności tego ślubowania, właśnie ze względu na słowa wypowiedziane w rocie przysięgi. To nic innego jak rosyjska próba zdelegalizowania legalnie wybranych władz, czyli rządu Donalda Tuska, który został sformowany na mocy wygranych, uczciwie wyborów parlamentarnych, demokratycznych, równych, czyli zgodnych z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. A mimo to Rosjanie spróbowali rękami pisowskich kreatur w aparacie w wymiarze sprawiedliwości i, proszę Państwa, Testowali również, co się stanie w wyniku takiej decyzji. Czy wzmocni podziały, czy Polacy dadzą się zmanipulować Moskwie rękami Kaczyńskiego, czy też nie. To jest bardzo ważny element rosyjskiej operacji. No i oczywiście słynne szczujnie, czyli konferencje prasowe, hańby, ja to tak nazywam, pisowców i też szczujnia i bezustanny wściekły atak, ale też wściekła dezinformacja telewizji Republika Siewodnia. Siewodnia od Russia Today, czyli Resija Siewodnia, dywersyjnego kanału. Te same metody te same instrumenty, ten sam cel manipulacja i pranie mózgów Polaków. Rosjanie także, można podkreślić, że ten całościowy, skoordynowany w różnych punktach i sferach atak Rosji na Polskę miał doprowadzić do wywołania paniki i anarchii, do stworzenia celem jednak takim, Pośrednim czy też wstępnym, było umożliwienie Kaczyńskiemu i PiSowi powrotu do władzy, czyli do komfortowego manipulowania Polską od środka na arenie międzynarodowej przez Putina i tę jego hołotę. Bo też atak rosyjski miał za zadanie osłabienie koalicji, podważenie zaufania Polaków do Donalda Tuska i jego ministrów, do aparatu władzy, czyli do jakby osłabienia, a być może także rozpadu koalicji, bo nie wiadomo było jak to będzie ze sprawnością różnych ministrów, którzy w ostatnim czasie pozwolali, pozwalali sobie na zbyt wiele Wobec Donalda Tuska. I na to liczyli Rosjanie. Oczywiście z tytułową rolą piątej kolumny PiSu, wspartej właśnie różnego rodzaju działaniami agenturalnymi podczas powodzi, atakiem imigracyjnym, bezczelnymi jakimiś farmazonami pisowskich kreatur w neokaresie. A więc to jest właśnie kompleksowość i koordynacja, bo te kwestie, te tematy wrzucone przez Rosję rękami PiSu, ataki różnego rodzaju i sieciowe, i te podprogowe na granicy, to, jest, to są fragmenty tej samej operacji. Wniosek jest taki. Atak został odparty, to znaczy jest w trakcie odpierania, ale Polacy nie wpadli w panikę, Polska nie wpadła, nie popadła w anarchię, Polacy nie wyszli na ulicę, PiS nie wygrał, a przegrał z Putinem tę bitwę. Na to wszystko wskazuje wiele. Ale proszę Państwa, jeszcze raz powtórzmy. Ta obrona była skuteczna dzięki Tuskowi, porównywanemu dzisiaj przez Żakowskiego z Putinem. Na szczęście dla nas ta łatka próba przyklejenia Donaldowi Tuskowi tej łatki, jego ministrom, służbom specjalnym, policji, wszystkim uczestnikom, Walki z powodzią się nie udała. Także dzięki Radosławowi Sikorskiemu, który, który bardzo pozytywnie ostatnio wpływał na polską i międzynarodową opinię publiczną. W Polsce, bo walnął po gębie a walnął także w szczękę Putina na, 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 podczas sesji. Plenarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. To również jest fragment polskiej obrony przed rosyjskimi atakami. Teraz kolej na aktywne kontruderzenie polskich władz wobec rosyjskiej agentury i piątej kolumny w Polsce. Inaczej się nie da. Tusk nie bez kozery mówił o demokracji wojującej, bo nadrzędnym interesem i bezwarunkowym celem bezpieczeństwa jest wykorzenienie tej rosyjskiej plagi z Polski. A więc atak przemyślany, spokojny, merytoryczny bez cienia wątpliwości i dekonspiracja, dekonspiracja i sądzenie rosyjskich agentów piątej kolumny Putina w Polsce. Dziękuję za uwagę. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia państwo.